Witam was serdecznie, cześć. Oczywiście wyciągamy tę postać, która jest tam. How you doing, all right? Lemmy, a czy ty słyszałeś w ogóle taki zespół jak Farbenlehre? We are Motorhead! No ja wiem, że ty jesteś Motorhead, ale Farbenlehre, oni nagrali taką płytę Snu Kraina i tam jest taki utwór Corrida. Brzmi po hiszpańsku, ale posłuchajcie króciutkiego fragmentu, który nakieruje nas w tematykę tego odcinka. Diabelski wicher wieje, klasyczne wesele, wieszcza wyspiańskiego czasu minionego. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tan, realizują chory plan. Pojawia się wyspiański, mamy też złoty róg, w późniejszej części tekstu także chochoł, czyli już niektórzy mogą kojarzyć z pewnym tematem, z pewnym tytułem szkolnym, czyli Wesele. Stanisław Wyspiański, Wesele. Na weselu pewnie każdy z was był, prawda? Bawiliśmy się, tańczyliśmy, pili alkohol niektórzy, prawda? Ogólnie wesele jest imprezą, zabawą. I podobnie jest ze Stanisławem Wyspiańskim, z Weselem, z jego dziełem. My w szkołach omawiamy tę lekturę i często skupiamy się na tej trudniejszej formie, czyli na warstwach symbolicznych, na warstwach związanych z historią Polski. A czymże jest wesele? Wesele jest przede wszystkim właśnie zabawą opartą na tańcu, na hulankach. I o tej anegdotycznej formie wesela znakomicie opowiada nam ta książka, którą widzicie tutaj przed sobą. Kto ją napisał? Tadeusz Boy-Żeleński. Być może niektórzy z was byli na filmie Dżentelmeni, Niebezpieczni Dżentelmeni, prawda? I tam mamy ukazaną postać, którą gra Tomasz Kot, Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Facet był lekarzem, ale bardzo zanurzonym w sztuce. Tłumaczył na język polski literaturę francuską, obracał się w kręgach artystycznych bohemy młodopolskiej i wszystko łapał, a później opisywał w znakomity, anegdotyczny sposób. I tak jak nie lubię plotek, tak plotkę o weselu Wyspiańskiego uwielbiam. I tak naprawdę powinniśmy czytać Wyspiańskiego, rozpocząć lekturę Wyspiańskiego od plotki o weselu Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Tadeusz Boy-Żeleński zwraca nam uwagę, że wesele było oparte przede wszystkim właśnie na zabawie, na tańcach, na hulankach, na podrywach, na flirtach. Zresztą znakomita jest 10. i bodajże 15. scena aktu pierwszego, kiedy poeta flirtuje z Maryną, prawda? Więc uczmy się flirtować z tej sceny, kapitalna. Co tam jeszcze mamy? Mamy też ukazane relacje polsko-żydowskie, prawda? Kiedy pan młody rozpoczyna jedną ze scen, przyszedł Mosiek na wesele, a Żyd odpowiada: no przyszedłem, ale nie śmiele, prawda? Później mówi, że no my jesteśmy tacy przyjaciele, którzy się nie bardzo lubią, więc jest zarysowany ten bardzo delikatny wątek polsko-żydowski, który później wykorzystał, wyeksponował reżyser Wojtek Smarzowski w bardzo takim przejmującym filmie Wesele. Boy-Żeleński mówi nam, żebyśmy się tym weselem bawili, żebyśmy się tym weselem radowali, bo po to jest przecież wesele, prawda? Dlaczego w ogóle wesele okazało się fenomenem? Wyspiański osadził akcję w 1900 roku, premiera nastąpiła w 1901 roku i jak pisze Boy-Żeleński, cały Kraków się rozweselił. Wszyscy operowali cytatami z wesela. Nawet dorożkarz zatrzymany odpowiadał cytatem z wesela: kto mnie wołał, czego chciał, prawda? Tak się mocno wbił w umysły ludzi ten utwór, prawda? Na przykład mamy tam taką dziewczynę jak Rachele. Jest to córka Żyda, ona się pojawia w weselu jako kobieta nowoczesna, kobieta modernistyczna, kobieta zanurzona w sztuce, otwarta na świat. Natomiast jej pierwowzorem była 15-letnia Pepa Singer, bardzo skromna dziewczynka, która nie brała w ogóle udziału w życiu artystycznym Krakowa, prawda? Natomiast po premierze Wesela wszyscy na nią już patrzyli jak na Rachele. To samo pojawia się tam taka postać Nos. Nos
jest figurą, jest w zasadzie symbolem całej przybyszewszczyzny, czyli środowiska związanego z szatanem młodej Polski, Stanisławem Przybyszewskim. Gość nieprawdopodobny, o nim zrobimy sobie osobny w ogóle odcinek, ale wokół Przybyszewskiego kręciła się cała bohema krakowska. U Przybyszewskiego w kamienicy przy ulicy Karmelickiej 53 dochodziło do nie tylko do tworzenia sztuki, ale do różnych libacji alkoholowych, szczególnie Przybyszewski, jak sobie troszkę wypił, to siadał za fortepianem i uwielbiam, pięknie grał Chopina, prawda? Więc nieprzypadkowo tutaj ten nos weselu Wyspiańskiego chodzi non-stop zadżumiony i mówi, Chopin gdyby żył, to by pił, prawda? Więc tutaj Boś Żeleński w tej plotce o weselu nam mówi, że brać artystyczna, no alkohol był zawsze ważną niestety częścią tego wszystkiego, a za Przybyszewskiego to już bardzo mocno, prawda? Więc tu mamy kolejny przykład tego, co Oscar Wilde napisał, że to nie sztuka naśladuje życie, ale życie naśladuje sztukę. Po weselu wszyscy patrzyli na tych ludzi, na pierwowzory postaci, jako postaci właśnie wyciągnięte z wesela. Na tym polegał ten fenomen. A teraz już wyjaśniamy sobie, kto w ogóle z kim się żenił, prawda? Kto brał ślub. To jest bardzo ważne. Mamy 1890 rok. Włodzimierz Tetmajer, przedstawiciel inteligencji, żeni się z chłopką, Anną Mikołajczykówną. I to był nieprawdopodobny szok. Wszyscy mówili na to mezalians, prawda? Czyli środowisko, które patrzyło na młodego twórcę, na Tetmajera, było zszokowane. Dlaczego on sobie nie wybrał jakiejś kobiety z wyższych sfer, inteligenckich, prawda? A Tetmajer nie. Wziął za żonę chłopkę, prawda? Annę Mikołajczykównę. To był bardzo duży szok wtedy, natomiast 10 lat później tą samą drogą podążył Lucjan Rydel, poeta, który ukochał, prawda, siostrę Mikołajczykównej, czyli Jadwigę Mikołajczykówną. I tu mieliśmy, już ten szok był mniejszy, natomiast cała ta historia miała niesamowity wydźwięk w całym Krakowie. 1900 rok, wesele, Lucjan Rydel, on występuje w weselu jako pan młody oraz Jadwiga Mikołajczykówna, pani młoda. Kraków, ale z Krakowa przejeżdżamy do chaty w Bronowicach, ponieważ tam jest osadzone miejsce akcji. Tysiąc dziewięćset pierwszy rok, epoka młodej Polski, a zauważcie, że twórcy młodopolscy w znakomitej części skierowali swoje zainteresowania właśnie w stronę ludowości, w stronę wsi. Nawet taki mak młodej Polski jak Tadeusz Miciński bardzo interesował się Podhalem, Zakopanem, czyli w tamtym czasie wioską w sumie. Nie to ta Księga Tajemna Tatr właśnie jest osadzona między innymi w Zakopanem, prawda? Ale nie tylko. Mamy Rejmonta, tych słynnych chłopów, Kazimierz Przerwa Tetmajer, czyli weselu pan poeta, prawda, napisał taką książkę Na skrajnym Podhalu. Więc ci twórcy zafascynowali się polską wsią, a co tam dostrzegli? Dostrzegli jakąś tożsamość, dostrzegli rdzeń, dostrzegli coś, co według nich troszeczkę miasto utraciło. I tam się bardzo dobrze czuli, tamtę społeczność opisywali nie tylko poprzez ubiory, prawda, ale także przez sposób słownictwa, przez gwarę. Z język. Nie tylko w tym aspekcie twórczym się zamknęli, ale jak widzimy, również życiowym. Wcześniej Włodzimierz Tetmajer, pan gospodarz z wesela, a później Lucjan Rydel. Oczywiście nie było to takie proste, prawda? Sfery inteligenckie musiały się połączyć ze sferami ludowymi, chłopskimi. No więc troszeczkę rzeczy, troszeczkę spraw ich różniło. Ale to nie przeszkadzało, prawda? Chociaż czasami przeszkadzało pan poeta Lucjan Rydel, kiedy starał się o rękę Jadwigi,
przyjeżdżał na wieś i chciał jak najszybciej się wkupić w łaski chłopów. Co on robił? Ściągał buty. Tu miał marynarkę, prawda? Podwijał spodnie i wszędzie chodził boso, prawda? No, i chłopi to skwitowali takim po prostu powiedzeniem, że ten pan Rydel to jest fajny, uczony człowiek, ale źle wychowany. Dlaczego źle wychowany? Bo chłopi wtedy chodzili boso do pracy lub jak nie mieli butów, ale nigdy z wizytą. A Rydel wszędzie, prawda? Zresztą rodzice Jadwigi mówili, dobra, niech się już żenią, bo ten Rydel nas wszystkich zagada. Miał taką cechę, był bardzo gadatliwy, dlatego radczyni, jedna z postaci w weselu, mówi do pana młodego, a pan gada, prawda? Więc wszystko to jest osadzone w życiu. Ta fascynacja ludowością, fascynacja wsią, fascynacja chłopstwem. Gospodarz nieprzypadkowo mówi, kiedy sieje orze miele, taka godność, takie wzięcie, co czyni? To czyni święcie, godność, rozwaga, pojęcie, a jak modli się w kościele, tak godność to przejęcie bardzo wiele, wiele z piasta. Chłop potęgą jest i basta. No więc jedziemy wszyscy do Bronowic, inteligencja, chłopi i bawimy się w tej chacie. A, mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć. A, pan polityk! Otóż właśnie, polityków mam dość po uszy. Kiedy to ciekawe sprawy? No to czytaj, kto ciekawy. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na jakimś weselu, robimy różne rzeczy, tańczymy, głupie miny, rozbieramy marynarki. Właśnie rozbiorę marynarkę, bo słuchajcie, coraz mi cieplej tutaj jest. Pozwolicie, tak? Jak wesele, to wesele. Tak, proszę. O. Dobra, jest. Więc już jest okej. Jesteśmy na tym weselu, słuchajcie. I ktoś nas cały czas obserwuje. Nie bawi się, ale obserwuje, by to później spisać jako książkę. No, niektórzy by na pewno czytali taką książkę z niemałym poczuciem zażenowania, bo różne rzeczy dzieją się na weselach. I Wyspiański podobną rolę przyjął. Jako kolega Rydla, Lucjana Rydla, oni w zasadzie chodzili do tej samej klasy. Przyjechał do Bronowic. Ale nie pił. Zresztą on zawsze mówił, że po wódce to mnie głowa boli, więc nie. Wesele trwało 2 czy 3 dni. Nieraz goście przespali się na paltach, jakichś na płaszczach i wracali do hucznej zabawy. A Wyspiański? Pięknie to opisuje Tadeusz Bojrzeleński. I Wyspiański, pamiętam go jak dziś, jak szczelnie zapięty, stał całą noc oparty o futrynę drzwi, patrząc swoimi stalowymi, niesamowitymi oczyma. Prawda? Czyli Wyspiański stoi oparty o futrynę i tylko spogląda na te tańczące pary, przysłuchuje się rozmowom. I moi drodzy, w taki sposób powstała jego sztuka, powstało wesele. Niezwykle istotna jest budowa wesela. Słuchajcie, na początku jest dekoracja i moglibyśmy to zignorować, jedziemy od razu do aktu pierwszego, prawda? Później mamy akt drugi, akt trzeci. Natomiast te didaskalia, teksty poboczne, ta dekoracja, to jest już bardzo istotna rzecz. Dlaczego? Dlatego, że Wyspiański wprowadza tutaj klimat, prawda? Opisuje tę chatę. A co najważniejsze, zwróćcie uwagę, że on próbuje pobudzić wszystkie nasze zmysły. Nie tylko zmysł wzroku.
Tam rządzi przede wszystkim muzyka. Zwróćcie uwagę na te wszystkie fragmenty, gdzie on uderza w tony. Dudniące basy, tańczące pary. To jest wszystko bardzo huczne. Te słowa mają już nas od razu wprowadzić w ten weselny klimat. Oprócz tego zwraca uwagę, jakie tam obrazy mieszczą się w tej bronowickiej chacie. Cały Kraków był przesiąknięty obrazami Jana Matejki. I tam to jest uwidocznione, ale przede wszystkim muzyka. Dlaczego muzyka? No bo przecież wesele jest oparte na muzyce. Co wy widzicie tutaj? Widzicie plakat spektaklu Wesele w reżyserii Jana Klaty. Do tej postaci powrócę później. Bardzo ciekawa, buntownicza postać. I co, Klata wpadł na jaki pomysł? Skoro wesele, to musi być muzyka na żywo. Skoro wesele, to musi być jeden, jedyny zespół, który się do tego nadaje, a tym zespołem będzie Furia. Prawda? Furię już słyszycie tutaj w tym odcinku, do tego również za chwilę powrócę. Więc muzyka jest oparta na weselu i wesele jest oparte na muzyce. Zresztą Boj Żeleński zwraca nam na to uwagę, pisząc, że Wyspiański, który całą noc, nie tańcząc, prawie nie rozmawiając, stoi oparty o futrynę. Ten rytm musiał na niego tak działać, jak jednostajny turkot kół pociągu. Jestem prawie pewien, że w ten sposób urodziła się rola Chochoła, ale nie tylko. A więc mamy dekoracje. Później akt pierwszy, w zasadzie przynoszący poziom realistyczny. Dzieje się w realu wszystko. Natomiast drugi i trzeci akt już realizm łączy się z postaciami, z stawkami fantastycznymi, z symboliką. Wszak jesteśmy już w epoce młodej Polski, modernizm, a więc symbol. Symbol jest tu istotnym narzędziem, prawda? Istotną figurą. Okej, rozpoczynamy najpierw od pierwszej sceny, prawda? Od pierwszej sceny wesela, kiedy Czepiec, czyli przedstawiciel chłopów, prawda, rozmawia z dziennikarzem, przedstawicielem inteligencji. Słuchajcie, bo o czym jest wesele? Dlaczego ono tak powraca? Dlaczego w zasadzie jest nadal fenomenem? Przyznam wam się szczerze, że ja długo tego nie rozumiałem. Nawet na pierwszym roku studiów miałem problemy z uchwyceniem klimatu wesela. Ale dzisiaj już wiem, że to w zasadzie ponadczasowy tekst o nas samych, o naszym społeczeństwie. Żeby dobrze żyć w społeczeństwie, żeby dobrze się czuć, prawda? To musimy dobrze to społeczeństwo rozpoznać. Prawda? I to wesele daje nam pewne narzędzia, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, czym jest Polska, co to znaczy być Polakiem, czy jakie wady i zalety ma społeczeństwo polskie. Więc mamy od razu pierwszą rozmowę. Czepiec, chłop, dziennikarz, inteligent. Rozpoczyna się od czego? Dziennikarz co prawda mówi, niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. Więc w jakiś sposób nawiązuje do gloryfikacji wsi, podtrzymuje jej kult, prawda? Ten młodopolski kult. Natomiast co jest istotne? Troszeczkę dziennikarz z wyższością traktuje Czepca, prawda? Mówi mu, panie, po co wy czytacie te gazety, jak wy i tak nigdzie nie wyjeżdżacie, wiecie gdzie choć Chiny leżą, prawda? I tak dalej. Więc z wyższością traktuje Czepca, nawet sam Czepiec mówi, że panowie nas w duchu obśmiewają. Czyli niby tu się bawimy, ale tak w duchu, w umyśle, jednak czujecie tę wyższość nad nami. Co mówi radczyni do Kliminy? Wyście sobie, a my sobie, każdy sobie rzepkę skrobie. Czyli tu po raz kolejny zaznaczona ta różnica. Bawimy się razem, ale jednak w podświadomości coś nas cały czas dzieli. Inna scena. Radczyni z panną młodą siedzą sobie i radczyni mówi do panny młodej, słuchaj, teraz fajnie, bawimy się, jest kolorowo. Natomiast co się stanie, kiedy przyjdą chłodne, długie, zimowe wieczory? Będziecie sobie siedzieć, to o czym będziecie rozmawiać? On wykształcony, inteligent, a ty bez szkół. Pani młoda odpowiada w jakiś sposób, że to ma głębszą podbudowę, że to jest podbudowa miłości. I rzeczywiście to było udane małżeństwo, prawda? Ale cały czas jakby pod tą fasadą zabawy, hulanek, wspólnych śmiechów, cały czas coś się czai. Coś, co różni jednak te dwie strefy. Te
sceny, które przed chwilą przywołałem, tak naprawdę zwiastują coś bardzo niepokojącego. Zwróćcie uwagę na rozmowę pana młodego z gospodarzem. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego dziada piłą rżnęli. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego ojca gdzieś zadźgali. Gdzieś zatłukli, spopychali. Kijakami, motykami, krwawiącego przez lud gnali. Myśmy wszystko zapomnieli. I to jest klasa Wyspiańskiego. Myśmy wszystko zapomnieli. Mógł napisać wszystko zapomnieliśmy albo zapomnieliśmy wszystko, ale to by nie brzmiało tak fantastycznie, tak po prostu płynnie, muzykalnie, prawda? Myśmy wszystko zapomnieli. Moja ulica murem podzielona, świeci neonem i prawa strona, lewa strona, cała wygaszona, strona słony, obserwuję... Do czego oni się odwołują? Jaką sytuację oni przywołują? Prawda? Pan młody i gospodarz, warstwa wywodząca się z inteligencji, prawda? Przywołują 1846 rok, tak zwaną rabację galicyjską, której przedstawicielem, której przywódcą był m.in. Jakub Szela, pojawiający się w kolejnych scenach w akcie drugim, prawda? Jako upiór. Precz przeklęty, precz przeklęty. Jeno, ty nie przeklinaj usty, boś brat, drżyj, ja Szela, przyszedłem tu do wesela, bo byłem ich ojcom kat, a dzisiaj ja jestem swat, umyję się, wystroję się, dajcie bracie kubeł wody, ręce myć, gębę myć, suknię prać, nie będzie znać, chce mi się tu na weselu żyć, hulać, pić, jeno ta plama na czole. Skoro to jest rok 1900, to nie tak daleko od 1846 roku, czyli tego buntu chłopskiego przeciwko szlachcie. Wtedy chłopi naprawdę wyrżnęli w pień znaczną część szlachty, tych swoich panów i oczywiście to nie jest absolutnie pochwalne, ale musimy wziąć szerszy obraz, musimy zdawać sobie sprawę, z czego to się wzięło. No wzięło się to z kilkusetletniego niewolnictwa, trzymania pod butem chłopów jak psów i o tym, o całym tym dziedzictwie, bardzo trudnym dziedzictwie mówi książka, którą tutaj przyniosłem, Kacpra Pobłockiego, Chamstwo. Teraz mówimy na człowieka tak niekulturalnego, czy coś, ale cham z niego. Natomiast dawniej mówiono tak na wieśniaka, na chłopa, na tego, który był trzymany na uwięzi przez swojego pana, a więc szlachcica. Zresztą znakomitą książkę, skoro mówimy o chamie, Eliza Orzeszkowa. Mówimy o Gloria Victis w szkole, prawda? Czy nasi dziadkowie, babcie, mamy, ojcowie męczyli się z nadniemnem? Zapytajcie rodziców o nadniemnem. No to będzie na pewno wspomnienie tych opisów przyrody i tak dalej, prawda? Natomiast Orzeszkowa napisała piękną książkę Cham. Polecam wam zinterpretować chama z perspektywy bohaterki. Prawda? Głównej bohaterki to jest kobieta demoniczna. Prawda? My często idziemy od razu w modernizm, natomiast w Chamie mamy pięknie ukazaną właśnie tą taką kobietę demoniczną. Słuchajcie, wracamy. Cham, chamstwo. I o czym pisze Kacper Pobłocki? O tej niedoli chłopów, przede wszystkim nędzy materialnej, o tym, w jaki sposób byli oni uciskani, w jaki sposób byli karani. Wystarczyło, on tam przywołuje taką scenę, która się działa w trakcie powstania styczniowego w 1863 roku, że dwóch chłopów ukradło jakieś tam snopki zboża, prawda? No kradzież nigdy nie jest pochwalna, to zawsze ganimy. No ale nie ukradli wszystkiego, prawda? Tylko jakieś snopki zboża, być może im brakowało do czegoś. Jaka była kara? Pan powiedział proste słowa. Prawo polskie nakazuje karę śmierci. Prawda? I ci ludzie, tych dwóch chłopów miało być skazanych na śmierć za tą krótką kradzież. Prawda? No na szczęście dał się pan ubłagać, żeby litować. Przecież mają żony, mają dzieci, które zostałyby sierotami. Ale jaka ich kara spotkała? 150 niesamowitych ciosów, więc po ostatnich byli od głów do stopy cali we krwi, a jeszcze musieli u stóp dziękować swojemu panu, że ocalił im życie. No na takich podstawach bardzo trudno budować zdrowe, sprawiedliwe społeczeństwo i dlatego mamy w tej scenie w weselu upiór jest z plamą na czole. Plama na czole, plama krwi została po tej rabacji galicyjskiej, po tej zemście, ale krew na rękach oczywiście też mieli ich
panowie, szlachcice. A więc jedna i druga strona była niesamowicie obciążona. I nagle spotykają się po latach w tej chacie Bronowickiej i mają razem się bawić, mają razem tańczyć, mają razem coś budować, prawda? To jest niezwykle trudne z takim dziedzictwem, prawda? Zresztą nie tylko chodzi o czas wesela, o młodą Polskę. Zwróćcie uwagę na Żeromskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym mamy taką książkę Przedwiośnie. Jej bohater w pewnym momencie jedzie do Nawłoci Cezary Baryka i co widzi? Że ziemiaństwo, prawda, siedzi, stoły się uginają od jadła. Z jedzenia w zasadzie zrobili kult, a 200 metrów, kilkaset metrów dalej chłopi zdychają z głodu, prawda? Więc te dysonanse, zwracają nam pisarze uwagę na tę dysonansę i w zasadzie bardzo trudno było tym weselnikom tak z czystą kartą, z czystym sumieniem, z czystym sercem wspólnie balować. Co prawda mówią tam gospodarz, prawda, i pan młody, myśmy wszystko zapomnieli, ale nie do końca wszystko. Społeczeństwo, oto tortury najsroższe. Śmiech, błazeństwo, to my duchy najuboższe. Społem to jest malowanka, społem to duma panka, społem to jest chłopskie wpysk. Po sobotnik bala, chodniki za żygarę. Smutne słowa, bardzo pesymistyczne słowa dziennikarza, któremu się objawia Stańczyk, prawda? Kim był Stańczyk? Tym najmądrzejszym człowiekiem chyba na dworze króla Zygmunta Augusta w czasach Jagiellonów, prawda? Stańczyk, pamiętacie go, chyba kojarzycie ze słynnego obrazu Matejki, prawda? Lub Leona Wyczółkowskiego. Natomiast co Stańczyk mówi? Myślisz, że się trupy odświeżą strojem i nową odzieżą? Zwraca uwagę na to, że to wesele jest troszeczkę podszyte fałszem i dziennikarz dochodzi do wniosku, no rzeczywiście, że społem, czyli razem, to co robimy razem, to jest malowanka, czyli to, co jest nieprawdziwe. A co nas różni? Różni nas to, że inteligencja nosi się z dumą, prawda, z wywyższeniem, tak, w tej pierwszej scenie wesela dziennikarz traktował Czepca, natomiast chłopi społem traktują razem, to jest wpysk, to jest siła, rwiemy się do bijacki, czyli do bijatyki, jak mówił w pierwszej scenie Czepiec. Więc bardzo dużo rzeczy tu różni i niestety to jest smutna ocena polskiego społeczeństwa, że niby żyjemy na tym jednym obszarze, prawda? Ale jakoś dziwnie nie możemy znaleźć tego, co nas łączy. Czyli na przykład jak oglądamy mecze siatkówki, prawda, mecze piłki nożnej, kiedy mamy cały stadion narodowy, są te wymalowane twarze biało-czerwone. No ale tak naprawdę to chyba trwa tylko na czas tego spektaklu, prawda? Co się dzieje później, prawda? A Wyspiański mówi, zadaje pytanie, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby być razem, żeby coś tworzyć na co dzień, prawda? W każdej pozornie nieważnej chwili. W zasadzie cały czas byliśmy w akcie pierwszym bądź w akcie drugim, więc jeszcze Wyspiański jako aktor tego dzieła nie daje jednoznacznej odpowiedzi. Jeszcze poszukuje, ale akt trzeci już jest absolutnym ciosem, nie pozostawia złudzeń. Który mamy rok? Powtarzam, rok 1900, a więc Polska nadal jest pod zaborami, nadal jest pod butem tych trzech, prawda, mocarstw. Jesteśmy po dwóch nieudanych powstaniach, prawda? I teraz Wyspiański wprowadza taką postać fantastyczną jak Wernychorę, czyli ukraińskiego wróżbitę, która się ujawnia gospodarzowi. Gospodarz już jest po kilku dniach wesela, już jest zmęczony, już jest skacowany, niewiele do niego dochodzi, a tu jeszcze taka postać z ważną informacją do gospodarza. A co ona mówi? Słuchaj, przekazuję ci złoty róg, czyli coś, co ma obudzić polskie społeczeństwo, co ma zmobilizować go do walki, co ma was połączyć tak, żebyście wreszcie powalczyli o swoje, prawda? O swoje prawa, o swój byt, o swoją niepodległość. Co robi zmęczony gospodarz? Robi najbardziej nieodpowiedzialną rzecz, jaką można sobie wyobrazić. Przekazuje ten róg, złoty róg nieopierzonemu Jaśkowi, a ten Jasiek na rozstaju dróg gubi ten róg, więc
pozbawia się mocy, pozbawia się sygnału obudzenia, zmobilizowania tego społeczeństwa, prawda? Wraca do Bronowickiej chaty i co zauważa? Zauważa ludzi tkwiących w chocholim tańcu, prawda? Ludzi uśpionych. Próbuje ich obudzić. Nawet mamy tutaj zapisane pod koniec tego dramatu, w jaki sposób on chce to zrobić, prawda? Krzyczy i w tekście pobocznym mamy aż ochrypły od krzyku. Chyćcie broni, chyćcie koni. Ale to już jest za późno. Chochoł mu odpowiada, miałeś, chamie, złoty róg, został ci ino sznur. Do tych słów nawiązywało właśnie Farbenlere w piosence Korida. Tańczą jak chochoł, śpiewał Taco, prawda? Tańczą chocholi taniec, czyli jaki taniec? Taniec transowy, taniec uśpienia, taniec, z którego bardzo trudno wybudzić. I taki widok zauważa ten młody chłopak, który zgubił ten złoty róg. Daje tym sposobem Wyspiański bardzo smutną odpowiedź, bardzo smutną wizję polskiego społeczeństwa, że no, nie potrafimy razem działać, że nie potrafimy czegoś stworzyć, że nie jesteśmy niestety żadnym społeczeństwem obywatelskim. Czy rzeczywiście tak jest? O to, słuchajcie, zapytałem reżysera Jana Klatę, kapitalnego twórcę znanego w całym świecie, Wesele Klaty, które było i jest, prawda? Jeśli będziecie w Krakowie i zobaczycie na afiszach Wesele, koniecznie musicie to zobaczyć. Super sztuka, bardzo ciekawie zrobiona, osadzona właśnie na muzyce. Zobaczycie na postumentach Furię, prawda, grającą na żywo. No i znakomitych aktorów, między innymi Annę Dymną, prawda, którą serdecznie pozdrawiam. Znakomita kobieta, wielki szacunek za całokształt, za postawę, za to, w jaki sposób pomaga ludziom, no i za kapitalną grę aktorską, prawda? Więc Jan Klata zbudował takie widowisko, osadził je na muzyce. Klatę oczywiście później zdjęto z dyrektorowania. Dlaczego zdjęto? No polityka, prawda? Kiedy polityka pcha się buciorami w sztukę, to nigdy nie jest dobrze, bo sztuka ma być wolna, sztuka ma prowokować, sztuka ma budzić właśnie z uśpienia. Politykom rzadko się to udaje. W zasadzie oczywiście nie chciałbym wrzucać wszystkich do jednego wora, ponieważ są dobrzy i źli nauczyciele, dobrzy i źli policjanci, dobrzy i źli księża, tak samo dobrzy i źli politycy, ale wszyscy ci, którzy dzielą społeczeństwo, którzy napuszczają nas na siebie, oni są winni właśnie takiego chocholego tańca, prawda? Tego, że zasypiamy w swoich poglądach i nie możemy się otworzyć na innych, prawda? To jest bardzo poważny problem i to im zarzucam i w zasadzie mógłbym zaśpiewać razem z Kazikiem. A więc Jan Klata został zdjęty za sprawą pewnie decyzji politycznych ze swojego stanowiska, natomiast świetnie sobie poradził, działa. Wesele po czasie wróciło do Krakowa, do Teatru Starego i bardzo dobrze. W czasie, kiedy była pandemia, prawda, kiedy wszystko było pozamykane, udało mi się przeprowadzić wywiad z Janem Klatą i posłuchajcie, co on mówi o chocholim tańcu. Na ile ten rodzaj odruchu, no sam wychodziłem na ulicę tutaj, tu niedaleko, przecież też ganialiśmy się z policjantami, na tej ulicy też, tam niedaleko. Wiecie, coś jest w nas, mówię o naszych rodakach wspaniałych, że to jest coś takiego, że kurczę, wydaje nam się, że już jesteśmy w stanie po prostu to zło przemóc, a potem to wraca do takiego sosu i się miedli, nie? No to o tym jest Wesele, nie? Że to jest chocholi taniec i teraz gdzieś urok też muzyki Furii polega na tym, że to jest też to pogrążenie się w tym takim powtarzającym się opętańcu jest też fascynujące, nie? A jednocześnie to jest gdzieś narkotyczne, to nas oddziela od rozwiązania problemu, znaczy nas oddala od tego, nie? Więc to, no to jest tak, no tak czepiec może mówić różne rzeczy i może nawet mieć już wszystko gotowe, tylko się potem okazuje, że elity, prawda, czyli ludzie, którzy mają coś z tym potem zrobić, no uznają, że a co tam, przecież nic się nie dzieje. Mówi poeta. Nic się nie dzieje, no co?
I tutaj pan reżyser wspomniał o muzyce Furii. Muzyka Furii, prawda? Dlaczego Furia się znalazła w ogóle w Weselu? Dlaczego została zaangażowana? Pan reżyser był wtedy w tournée po Japonii, jechał sobie pomiędzy jednym a drugim miastem i słuchał Furii w słuchawkach, prawda? To był ten album, Księżyc milczy luty. I wpadł na pomysł, mam ekipę do spektaklu Wesele. Furia została zaangażowana, a kilkadziesiąt spektakli zostało może nie uwiecznionych, ale na pewno doświadczenie tego Wesela, doświadczenie tych spektakli. Zespół postanowił nagrać w takim słuchowisku Furia w Śnialni. Słuchajcie, polecam wam. Przygotowując się na przykład do Wesela, albo ogólnie jak będziecie chcieli odpocząć, bądź wpaść w taki transowy nastrój, prawda? Wyłączyć wszelkie social media, ubrać słuchawy i zanurzyć się w tych dźwiękach. To nie jest w zasadzie muzyka, to jest słuchowisko, ale ono oddaje właśnie tę specyfikę Wesela, być może specyfikę też chocholego tańca, prawda? Wracam do słów Jana Klaty. Czepiec może mówić o akcji, czepiec może mówić o tym, że wszystko jest przygotowane, ale wtedy kto się odzywa? Odzywa się poeta, mówiąc, przecież nic się nie dzieje, nie wychylajmy się, dbajmy o swoje interesiki, prawda? I tu pan reżyser wspowiedział, że tak, że reakcja szczególnie młodego pokolenia podczas ogólnopolskiego strajku kobiet była jak najbardziej potrzebna. I ja temu w zasadzie też bije brawo, ponieważ w każdej sytuacji, w sytuacji, kiedy ktoś próbuje ograniczać wolność jednostki, trzeba się przeciwko temu zbuntować. A jak pisał Timothy Snyder w książce o tyranii, bunt jest tylko wtedy mocny, wiarygodny, kiedy nie zamyka się jedynie w social mediach, ale kiedy go widać również na ulicach. Na koniec słowa Stańczyka. Domek mały, chata skąpa, Polska, swoi, własne łzy, własne trwogi, zbrodnie, sny, własne brudy, podłość, kłam, znam, zanadto dobrze znam. Starajmy się walczyć z tymi właśnie trwogami, zbrodniami, snami, z tymi własnymi brudami, które lubimy prać, które lubimy niestety pielęgnować. Dbajmy o to, co nas łączy. Uważam, że łączy nas bardzo dużo w społeczeństwie, tylko trzeba to na to chuchać i dmuchać w każdej codziennej sytuacji, prawda? Bo Polska to jest fajna kraina, ciekawa, tu tkwi nieprawdopodobny potencjał, co również ukazał Wyspiański w Weselu. Ale niestety potrafimy tego dojrzeć, bo często lubimy się różnić. Politycy poprzez populistyczne hasła lubią dzielić społeczeństwo, a nie w takich sytuacjach uciekajmy od tego. Czym najlepiej? Najlepiej muzyką, prawda? Choćby Furią, choćby zespołem Kult, który się tutaj pojawiał nam. Zresztą polecam ten koncert na Poland Rock Festival, Arachia. Mój dom murem podzielony, ależ to świetnie zabrzmiało na tym koncercie. Dziękuję wam. Za chwilę zobaczycie, kto wziął udział w tym odcinku, kto pomógł. Bardzo dziękuję tym osobom, bo sam bym na pewno nie dał rady. No i furia, 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 furia. Furia, 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 furia,